Cześć wielorybie. Dziękuję Enebie za wsparcie. Zapraszam do użycia mojego kodu. Dziękuję również wspierającym i Jorvikopedii, a Was zapraszam do obejrzenia nowego odcinka Kronik Star Stable. Pamiętacie, nikt jeszcze tego nie robił. Kojarzycie tę piękną farmę w Eponie? Otoczona drzewami, no i chwastami, więc tu może być problem. Cześć wszystkim, z tej strony Martyna i dziś porozmawiamy o tym, jak to w końcu z tą Mają Dev, jej rodziną i farmą, która w końcu do niej jednak należy. Pamiętacie mój stary odcinek? Nie będę do niego nawiązywać, więc dużo rzeczy, które w nim powiedziałam, mogą się dzisiaj zmienić, albo powtórzyć, albo wiecie, coś kompletnie może być wywalone z kontekstu tego, co powiedziałam wtedy, bo wtedy to była totalna teoria, wtedy nie wiedzieliśmy totalnie nic. Jednakże chciałabym, abyście go obejrzeli i zobaczyli, jak patrzyłam na perspektywę farmy te kilka lat temu. Oczywiście tej, na której mieszka Maja aktualnie, bo jakby, no wiecie, było ich trochę więcej. Ale zacznijmy od tej pierwotnej, tej pierwszej, super najpierwszejszej faremki, która, umówmy się, mimo swojego tragicznego stanu jest piękna sama w sobie, a budynki, które na niej widzicie, dają mega przyjemny vibe, taki ultra, ultra francuski. Wcześniej mieszkała tutaj rodzina Dev. Po utraceniu majątku postanowili przenieść się do Jorvik. Nikt nie zdecydował się tutaj przenieść, dlatego farma nie funkcjonuje. Posiadłość Dev znajduje się we wschodniej części Epony, oczywiście ta, o której teraz mówimy. Tak, tej samej Epony, aka Hillcrest, aka miejsca, które zostało, niestety, zniszczone przez Ged. Również w przypadku życia rodziny, przez co rozumiem Maję, jej rodziców i rodzeństwo, których nie znamy w sumie, nie znamy rodzeństwa osobiście, ale później w zadaniach, co Wam jeszcze wspomnę, możecie poznać rodziców Mai, firma Ged miała swoje wpływy. Farma była kiedyś funkcjonalna, aż Ged nie zatruło zwierząt, jak i ziem, które się na niej znajdowały. Później, jak się okazało, nawet mieszkańcy mieli problemy zdrowotne przez to, co się wydarzyło w tamtym momencie i doprowadziło to do zmuszenia rodziny do sprzedania farmy za marne grosze. Czym szczyciła się sama pani Drake, a gracz dowiaduje się o tym, kiedy z nią współpracuje? W ciekawostkach na Jorvikopedii możemy przeczytać, że to wina tego, że pracownik zapomniał o tym, że panna Drake nie pije kawy z mlekiem. Tak, ta kobieta to diabeł w ludzkiej skórze i jeżeli tylko ma gorszy humor, to widzicie, jak się zachowuje. Rodzice Mai opuścili farmę, aby pracować za granicą, wysyłają jej pieniądze, aby miała się z czego utrzymać i żeby, wiecie, te zwierzęta, bo Maja wciąż liczy, że uda jej się uratować farmę. Dodatkowo pracuje ona również w Morland i spędza dużo swojego wolnego czasu ze swoją dziewczyną Alex, która jest nazwana drugą córką jej rodziców. Szczerze, też na to liczę, a patrząc przez pryzmat tego, że jest ona na wyspie zapomnianych pól, może któreś z magicznych drzew pomoże nam przywrócić farmę do życia. No i właśnie w temacie tych drzew. Swoją drogą, rodzice Mai są bardzo uroczy, jeśli zrobicie reputację u niej, macie szansę nawet ich poznać, więc polecam Wam tą reputację robić. Zapytacie, Martyna, ale po co ci magia, tak wracając do tego, co zagaiłam wcześniej, a tego nie skończyłam? No cóż, odpowiedź znajdziemy u pani Dorotki, w jednej z aktualizacji, gdzie historia farmy się rozwija, a Maja dostaje swojego pierwszego konia. Opowiada nam ona wtedy legendę. Według legendy w przesmyku diabła mieszkają wiedźmy, znane jako Vala. Przez wieki czekały one na to, aby zemścić się na Jonie Jarlu za to, że zniszczył on opiekunów życia na zapomnianych polach. Dla tych, co nie wiedzą, chodzi o te magiczne drzewa, jak na przykład wdowa. Również las został tam totalnie zniszczony. Z każdym kolejnym dniem klątwa jest coraz silniejsza, jeśli nie zostanie zdjęta, ziemia będzie niezdatna do uprawy. Jak wiecie, na tym terenie jest dużo drzew, które zostały totalnie ścięte, ale jest również wdowa. Wdowa jest na ten moment, jeżeli jesteście już w zadaniach do przodu, jest ona połączona bezpośrednio z innym drzewem, które bodajże znajduje się w tym momencie tam, gdzie jest jesienna strona naszej gierki, jeżeli dobrze o tym mówię. I moja mała teoria jest taka, że słuchajcie, może kiedyś, w jakiejś tam przyszłości, będzie opcja stworzenia nowego drzewa, zasiania nowego drzewa, bo w końcu nawet jeżeli, no,
jak wiecie, mama Justina nie była Aiden, to nikt nam nigdy nie powiedział, że my możemy nią nie być. I może właśnie tajemnicza czterolistna koniczyna, czyli temat, którego tak cały czas nie ma, który cały czas znika, co jest dla mnie szalenie głupie, że wiecie, zaczęli temat czterolistej koniczyny, o której możecie usłyszeć w innym moim odcinku. Anna znika, a nagle Alex spędza czas ze swoją babą, jakby nic nigdy się totalnie nie stało, jakby Anna w ogóle nie ukradła tego. Czterolistna koniczyna może spełnić każde życzenie. Nieważne w jakie ręce by popadła, takie życzenie może zostać spełnione. I nieważne również, czy będzie to pozytywne życzenie, czy negatywne, takie, które zniszczy świat, i czy w ogóle fakt, że jeżeli ta koniczyna coś zrobi, to czy to w ogóle wpłynie jakkolwiek na cały wszechświat? No, wydaje mi się, że tak. I czuję, że mogą być z tego powodu niezłe problemy. I trochę jestem szczerze przerażona na samą myśl, ale tak jak powiedziałam, moja teoria jest taka. Albo uda nam się stworzyć kolejne drzewo życia, które pomoże razem z klątwą, albo jakoś wykorzystamy czarownice, które znajdują się na wzgórzu Stracha na Wróble, które pomogą nam uratować tę farmę. Bo raczej nie zapowiada się, słuchajcie, na to, żeby Maja wróciła do starej farmy, ponieważ jest ona doszczętnie zniszczona, nic już tam nie zrobicie, no i kompletnie nie trzyma się kupy wracanie tam, bo tam po prostu już nie ma do czego wracać, wszystko jest zatrute, a jak wcześniej wam powiedziałam, rodzice Mai potem totalnie zachorowali. Nie opłaca im się powrót tam, więc jedyne co mogą zrobić, to siedzieć na nowej farmie, gdzie nie mogą nic zasadzić, bo, tak jak powiedziałam wcześniej, również tam ziemia przez tą całą klątwę jest zniszczona. Ale, tak jak znowu powiedziałam wcześniej, jeżeli wykorzystamy magiczne drzewa, czyli strażników, których no z jednym nawet mieliśmy do czynienia, słuchajcie. Jeżeli wykorzystamy czarownicę, a znamy dwie, panią Holdsworth i czarownicę Pi, jeżeli wykorzystamy magię przyjaźni i tego wszystkiego, albo nawet czterolistną, czy tam pięciolistną koniczynę, bo ciągle mi się to myli, więc jak ciągle was mylę, to sorry, ale wiecie, chodzi mi o koniczynę, to możemy naprawdę zdziałać cuda i sprawić, że Maja w końcu będzie miała gdzie żyć i gdzie mieszkać. I szczerze zastanawiam się, czy nie byłby to fajny taki, wiecie, skręt fabularny, jakby się okazało, że nagle Alex zaczęłaby się kłócić z Anną właśnie o tą koniczynę, bo chciałaby pomóc swojej dziewczynie, a Anna chciałaby przecież pomóc sobie albo swojemu koniu. Nie wiem, słuchajcie, jest tyle rzeczy, o których myślę, kiedy mam w głowie w ogóle całą tę farmę. Nie wiem, czy pamiętacie całą legendę o tych zwierzętach, które chcą tam popełnić sami wiecie co, czego nie mogę powiedzieć, bo YouTube się może do mnie przyczepić. Dużo ludzi wtedy myślało o tej farmie jako o totalnie opuszczonej, przerażającej farmie, a okazuje się, że te zwierzęta nie są tam z przypadku, one po prostu mogą tam normalnie żyć i Maja się dalej nimi zajmuje. Ale przerażające to jest, prawda? Co o tym myślicie? Czy w ogóle uratowanie farmy, opiekunów, te wszystkie teorie, które wam tutaj zarzuciłam, czy one są jakkolwiek możliwe? A może macie jakieś inne rozwiązanie i macie jakiś inny sposób na uratowanie farmy Mai? I w ogóle, co sądzicie o postaci Mai? Jakie macie do niej podejście? Jak wiecie, zaliczyła ona rework już dawno, dawno temu, ale dość różni się od swojej wersji pierwotnej, więc możecie mi napisać, co sądzicie. Ja wam dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnych kronikach i na razie! Również przypominam o tym, że na moim kanale na Discordzie macie link i możecie tam wejść. Mamy tam kanał Nasze Teorie, w sensie Wasze Teorie, i możecie tam te teorie zostawiać. Ja muszę teraz znaleźć chwilę, ale jak będę miała, to na pewno je wszystkie przeredaguję i w końcu wrzucę drugi odcinek z Waszych teorii, bo strasznie lubię je czytać, a ciągle później o tym zapominam. Więc widzimy się. Pa!